Kamil, ostatni mecz z Toruniem przegrany w dość dramatycznych okolicznościach. Ty spadłeś za pał zagwizdany też troszeczkę chyba w dziwnym dla ciebie momencie gry. Jak patrzysz na to z perspektywy tych kilku dni? Powiem szczerze, że jakieś emocje troszeczkę opadły i przeanalizowaliśmy ten mecz. Ja dzisiaj go jeszcze oglądałem nawet dwa razy. Nie jestem zły na siebie oczywiście, bo może nie grałem długo w koszykówkę, ale już mam z nią styczność od jakiegoś czasu i to na najwyższym poziomie. Myślę, że uważam, że powinienem się wystrzegać takich fauli i osłabiać drużynę w decydującym momencie. Jeżeli chodzi o sam mecz, no to myślę, że była wyrównana walka. Prowadziliśmy praktycznie do tego stanu 70 cały czas przez całe spotkanie, także no nie staliśmy na stracenie, nie byliśmy na stosownej pozycji, natomiast no, w końcówce ten mój fał i potem fał techniczny zadecydowało o tym, że Torunianie odskoczyli na 6 punktów. No i już nie udało się nam dogonić. Szkoda wielka. W lokalnych mediach w Toruniu napisano, że zastosowaliście jakiś specyficzny typ obrony, którego wcześniej nie stosowaliście. Faktycznie coś takiego było? Ale to byli sportowi dziennikarze? Nie, śmieję się. Oczywiście zastosowaliśmy obronę taką kombinowaną, na którą myśleliśmy, że pracowaliśmy cały poprzedni tydzień i stosowaliśmy już we wcześniejszych meczach i nie była dla nas nowość. No i myślę, że to też niekoniecznie była nowość dla przeciwnika. Natomiast staraliśmy się grać swoją koszykówkę głównie w ataku, a to zawodziło w czwartej kwarcie. Tak jak przez trzy kwarty funkcjonowało, to w czwartej zawodziło. I myślę, że nasza obrona nie była na tyle zła, żebyśmy nie byli w stanie pokonać przeciwnika. Myślę, że bardziej zawiódł atak, chociaż oczywiście te 8 bodajże trójek, które rzucił nam Toruń w czwartej kwarcie, no nie powinno się w ogóle zdarzyć. Kamil, w niedzielę mecz w Szczecinie, chyba z najdłuższych wyjazdów, jakie Was czekał praktycznie na całą Polskę przyjechać. Szczecin dość przekonywująco wygrał ostatniej kolejce w Przemyślu, dość wysoko. Jesteście w stanie powalczyć i wywieźć dobry wynik ze Szczecina? Oczywiście, że jesteśmy. Nie wydaje mi się, żeby ta podróż w ogóle osłabiła nas, wręcz przeciwnie. Czasami to jeszcze mobilizuje podwójnie. Dostaliśmy płytę dzisiaj dopiero z tego, co wiem od trenerów z tego ostatniego meczu w Przemyślu, gdzie Szczecinianie rzucili 90 punktów, a nawet ponad 90 na swoim parkiecie. Także na pewno jest to groźna drużyna, która potrafi grać w koszykówkę, ma wielu zawodników z doświadczeniem nawet ekstraklasowym. Dlatego nie możemy ich lekceważyć. Na pewno tego nie zrobimy, natomiast musimy się bardzo dobrze przygotować, bo wiem, że ta hala jest specyficzna. Osobiście nigdy na niej nie grałem, ale widziałem tą halę i tutaj z opowieści chłopaków wiem, że no ona raczej sprzyja właśnie gospodarzom, dlatego czeka nas trudny pojedynek, ale to my jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli i powinniśmy tam jechać pewni siebie, a nie przestraszeni i mający na uwadze to, że my ostatni mecz przegraliśmy na Szczecinie. Szykujesz się jakoś specjalnie do pojedynku z Łukaszem Pacochą, bo najprawdopodobniej na niego będziesz? No grał. Chyba właśnie nie na niego, nie ale na to nie. Wszystko się jeszcze zdarzy na odprawie, natomiast pojedynki jakoś mnie nie elektryzują. To jest raczej drugorzędna sprawa, która bardziej interesuje kibiców. Ja się chcę skupiać na tym, żeby nasza drużyna wygrywała, bo to jest najważniejsze. A czy Łukasz będzie miał 45 punktów, a ja 3, to dla mnie raczej nie ma żadnego znaczenia. Łukasz, Warszawa, Łazienkowska, jakiś adres z czym ci się kojarzy? Jeszcze raz? Warszawa, Łazienkowska, adres z czym ci się kojarzy? Z Legią Warszawa. Też chyba z dobrym restauracją i barą, prawda? Zdecydowanie, polecam. Łazienkowska 3. Łazienkowska 3. Bardzo dobry bar, tak. Tato chyba twój też gdzieś tam troszkę. Zapraszam serdecznie. Więc jak ktoś z kibiców w Warszawie, to... Bo jak każdego z kibiców w Warszawie zapraszam na Łazienkowską. Fajny klimat, chociaż nie wiem, czy kibice są zaprzyjaźnieni akurat z warszawską Legią, natomiast jest to bar, w którym jest bardzo dużo kanałów sportowych, bardzo dobre jedzenie, także można miło spędzić czas na sportowo. Czy ty prywatnie kibicujesz Legii? Tak, przyznaję się, że tak.